Witam serdecznie w 9 odcinku podcastu Low Kinga. Dzisiaj będziemy omawiali sobie sobotnio-niedzielną galę UFC Fight Night 73, której walką wieczoru był pojedynek Glovera Teixeiry z Owinsem St. Preux. Ze mną są dzisiaj Kalo, czyli Radek Kuzicki. Cześć. I Bolt, czyli Szymon Bogota. Cześć. Okej. Okay. Zacznijmy może od main eventu. W walce wieczoru zmierzyli się, jak już wcześniej wspomniałem, Teixeira i St. Preux. Teixeira przerwał swoje pasmo dwóch porażek z rzędu, poddając Owinsa St. Preux w trzeciej rundzie. Może powiedz mi, Bolt, co sądzisz na temat dyspozycji Glovera Teixeiry, jego problemów stójkowych w pierwszej rundzie? Jak ci się podobała ta walka w jego wykonaniu? No, mnie się ta walka całkiem w jego wykonaniu podobała. Oczywiście to nie było jakieś starcie, do którego będę z przyjemnością wracał, bo ponownie go oglądać już nie zamierzam. Przebiegało to trochę tak, jak się spodziewałem w stójce, ale bardzo pozytywnie mnie zaskoczył tym, że kładł regularnie Owinsa. Koncelował go tam bez jakichś większych problemów, no i w końcu go fajnie poddał. Natomiast w przypadku Owinsa doszedłem do takiego trochę smutnego wniosku, bo wiązałem z tym zawodnikiem jakieś nadzieje, że w walce z nim wystarczy się przygotować na rzucanego przez niego sierba na wstecznym, no i na kopnięcie na korpus i właściwie tutaj się kończy jego cały arsenał. Także Glover jednak nie miał aż takiej trudnej roboty w stójce, jak się spodziewałem. Okej. Okay. Kalo, co sądzisz na temat dyspozycji Glovera? No mi występ Teixeiry bardzo się podobał, choć w przeciwieństwie do Bolta ja tu myślałem, że on będzie minimalnie lepiej wyglądał w tej stójce, a widać było, że ma problem jednak z zasięgiem OSP. I też mi się nie podobało, jak w niektórych momentach St. Preux dawał radę zamykać go pod siatką, to wtedy trochę tych ciosów Owinsa wchodziło. I no i Glover też potwierdził, że jest bardzo mocny zapaśniczo. A jeśli chodzi o OSP, to zauważyłem, że on z dołu jest jak bezradne dziecko. No za każdym razem, gdy ta walka trafiała do parteru, to on regularnie oddawał dosiad. Później plecy, zbierał masę ciosów. No wyglądało to naprawdę bardzo słabo w jego wykonaniu i jakoś tak utwierdziło mnie w przekonaniu, że to nie jest zawodnik, który dojdzie kiedykolwiek do title shota. Okej, okay, zgadzam się z tobą w tym, że St. Preux wygląda jak taki żółw przewrócony na skorupę, gdy zostanie obalony i nie ma takiej możliwości, żeby szybko wstać, tak jak pamiętajmy z Kaminsem. Kamins go obalał, ale St. Preux błyskawicznie wstawał. To mu się nie udało z Teixeirą, dlatego że Teixeira, czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu, ma świetną kontrolę na ziemi i to po prostu każde to obalenie było przypieczętowane od razu przynajmniej pół gardą, z której raz zadawał więcej ciosów, raz mniej, ale aktywnie pracował nad przejściami pozycji, tak jak mówiłeś, dosiad, plecy, etc. Co do dyspozycji Teixeiry, to była według mnie naprawdę dobra, no bo jakby nie patrzeć, wygrał dwie pierwsze rundy i skończył Haitańczyka w trzeciej. Nie podobało mi się właśnie, tak jak wspomnieliście, to jak został spychany na siatkę, jak był spychany na siatkę i tam przyjmował naprawdę mocne ciosy od St. Preux i na korpus, i na głowę, ale dość inteligentnie starał się to przetrwać. Widać było, że tutaj właśnie duży problem sprawia mu ta przewaga 5-6-calowa zasięgu Owinsa. No, co do jego zapasom nie można nic zarzucić. W parterze też pracował całkiem dobrze. Podobno był w lepszej formie niż podczas walki z Jonem Jonesem. Nie jestem w stanie tego określić, dlatego że nie siedzę w jego głowie, ale wyglądał całkiem nieźle naprawdę i widać było, że chce tej wygranej, chce przegranej, chce przerwania tego pasma dwóch porażek z rzędu. No i świetnie mu się to udało, zwłaszcza to wykończenie tym duszeniem za pleców. Bardzo ładne, do nieprzytomności udusił przeciwnika. No ja mam takie wrażenie, że właśnie Teixeira, ta walka jego z Davisem to był taki trochę wypadek przy pracy, tak. I to jakoś tak nie wpływa na moją ocenę jego jako zawodnika. Myślę, że on w rewanżu sprostałby Davisowi. Nie jestem pewien, czy by na pewno sprostał Davisowi, ale tak, uważam też, że to był swego rodzaju wypadek przy pracy i w lepszej formie. Teixeira mówił, że miał wtedy problemy ze zbijaniem wagi, za bardzo się roztył podczas okresu roztrenowania.
Tutaj było widać, że jest widocznie mniejszy. To w walce z Sand Plus nawet na ważeniu było widać, że jest mniejszy niż do tej pory. I chyba to mu pomogło. Nie jestem pewien, czy w rewanżu pokonałby Davisa, ale tak, tak, zgadzam się z tym, że to było takie poślizgnięcie się. Czy sądzicie, że Owen Sandpru jest w stanie poprawić na tyle swoje umiejętności, żeby dopchać się, powiedzmy, do topowej piątki wagi półciężkiej? Nie sądzę. Myślę, że to jest już taki szczyt jego umiejętności. To i tak jest kapitalny progres, tym bardziej, że zważymy na to, że to nie jest ktoś, kto ma jakąś za sobą długą karierę w zapasach, startował przez 10 lat w brazylijskim jiu-jitsu, trenował sobie już na boksie i inne stójki. Tylko to jest ktoś, kto fakt, że będą, mając zapracowany już pewien atletyzm, dopiero jako dorosły człowiek wpadł na pomysł, że o coś sobie podcenuje. Także oni tak się moim zdaniem całkiem ładnie rozwinęło, jak na kogoś, kto zaczynał od zera i to wcale nie w jakimś szczególnie wczesnym wieku. No ale wyżej pewnego poziomu nie przeskoczy i też odniosłem wrażenie, że czasem mu się zarzucały problemy kondycyjne i tutaj chyba chciał tak sprytnie zawalczyć, bo po tym udanym middle kicku, który naruszył mocno te szajzem, rzucił się z tymi ciosami, ale tak na pół gwizdka. No i paradoksalnie myślę, że to, że tak chciał tym razem nie dać powodów do narzekania, go zgubiło, bo to był jedyny moment w tej walce, kiedy mógł ją faktycznie skończyć. Karol, co sądzisz na to? Mhm. Tak. No ja myślę, że gdyby Teixeira, wiesz, coś słyszę siebie w tym... Tak samo. Ciebie. Teraz sam się też... Okej. Ja myślę, że gdyby Teixeira prezentował taką formę... nie Teixeira, Saint Cruz. Kilka lat wcześniej, to ja bym mu jeszcze dawał jakieś szanse w przyszłości, ale jakoś tak teraz nie widzę, żeby on kiedykolwiek się dopchał do takiej ścisłej czołówki tego top 5. Okej, zgadzam się z tym, dlatego że zawsze widziałem w jego grze takie spore luki, pomimo tych ładnych zwycięstw z Shogunem i z Kamincem, właśnie to przy tej walce typowałem Teixeirę i sądzę, że właśnie to jest taka bariera, takie top 10 to będzie, powiedzmy, że ta druga połowa, top 10 walki półciężkiej to jest takie miejsce dla niego, ale absolutnie bez aspiracji na czołówkę. A co z Teixeirą, jak sądzicie? No, teraz już ma 36-37 lat. 36 z tego, co jeśli dobrze pamiętam. I czy on ma w takim razie jakieś szanse ze ścisłym topem? Dlatego, że już po walce wspominał coś o Danielu Cormierze, żeby Cormier był przygotowany na jego nadejście. Jak sądzicie, czy naprawdę czy ta forma, o której mówi, że był w lepszej formie niż z Jonem Jonesem w tym wieku, da radę ją utrzymać i czy po prostu będzie zagrożeniem dla czołówki dywizji? Ja to widzę w taki sposób, że jeżeli damy mu Cormiera, no to zostanie załatwiony zapasami. Jeżeli damy mu Johnsona, to zostanie znokautowany. Jeżeli damy mu Gustafsona, to zostanie wypunktowany. Ale z każdym innym zawodnikiem może wygrać. Okay. Ja myślę, że teraz takim logicznym rozwiązaniem jest zestawienie Teixeiry ze zwycięzcą walki Johnson-Manua, czyli najpewniej z Antonym Johnsonem. Wcale bym go w tej walce nie skreślał, choć też bym go nie stawiał jako faworyta, wiadomo. Ale jeśli jakimś cudem udałoby mu się tą walkę wygrać, to myślę, że byłby następnym pretendentem, albo byłby walkę od tego title shota, więc nie jest to takie zupełnie nierealne moim zdaniem. Zgadzam się, to byłoby dobre zestawienie. Pod nieobecność Jona Jonesa ta waga wygląda bardzo dynamicznie, jakby zmiany w tej wadze. W zasadzie każdy może walczyć z każdym teraz, więc zwycięzca Manua Johnson dla Teixeiry jest według mnie dobrym rozwiązaniem, dobrym testem dla niego. Okej, chcecie powiedzieć coś jeszcze na temat tej walki dodać? No OSP bym zobaczył z Maldonado, mogłaby być fajna bitka. Ja sądzę, że akurat na Maldonado to jego styl wystarczyłby bez problemów, ale no w zasadzie nie wiem, z kim go można było teraz zestawić. Najbardziej by mi się podpasowało, gdyby zrobił sobie jakąś dłuższą przerwę i popracował nad zapasami i parterem, dlatego że no w tej obecnej formie zawodnik z lepszą kontrolą na ziemi, tak jak Teixeira, go zniszczy. Jeżeli chce myśleć o czołówce, to powinien według mnie zrobić taką trochę dłuższą przerwę. Bol, coś jeszcze? No ja bym jeszcze do tego, co powiedziałeś, tu rzucił jakąś tam poprawę w stójce, bo faktycznie posiada całkiem dobrą dynamikę.
No ale poza tymi dwoma akcjami, czyli kopnięciem na korpus i sierpem w kontrze, nie prezentuje jakichś szczególnych zagrożeń. Tak. Wydaje mi się, że dosyć łatwo się na to przygotować. Tak, tak. No zgadzam się z tym, co już tu wcześniej wspominałeś. Tak, ten middle kick i sierp z kontry to w zasadzie jest większość, jeżeli nie wszystko, arsenału ofensywnego OSP. Aczkolwiek potrafi naprawdę zrobić krzywdę tym, więc no, to daje jakieś nadzieje na przyszłość. Okej, okay. Chyba już na temat main eventu wystarczy, więc przejdźmy do walki Benila Dariusza z Michaelem Johnsonem. Może od razu zapytam, bo to jest takim clue w tej walce. Dla kogo punktowaliście walkę? No nie ma o czym dyskutować. Johnson pewne 29-28. W zasadzie nawet 30-27 dla niego nie byłoby czymś, czym bym się jakoś szczególnie kłócił. No tutaj pewne dwie rundy dla Johnsona, trzecia runda dla Dariusza. W pierwszej, no to było, początkowo było bardzo wyrównanie do momentu tego knockdownu, który jednak później ta końcowa szarża Johnsona, ona na pewno zadecydowała o tym, że on powinien dostać tą rundę. Z kolei w drugiej zadał więcej ciosów, mocniejszych ciosów, bronił wszystkie obalenia, miał kontrolę oktagonu, cały czas wywierał presję i tak, no nie wiem jak w ogóle można było dać tą drugą rundę dla Dariusza. Zgadzam się z wami, to jest dla mnie było 29-28, może nawet 30-27, aczkolwiek pamiętam, że na żywo punktowałem 29-28, to było naprawdę takie pewne 29-28 dla Michaela Johnsona, wręcz nie zdziwiłbym się, gdyby dostał tę trzecią rundę, a tutaj było dokładnie odwrotnie, dość, że dostał trzecią rundę, to Benil Dariusz dostał jeszcze drugą rundę w prezencie od sędziów i w efekcie zwyciężył niejednogłośną decyzją. No, tego już nie zmienimy, to o tym zadecydowali sędziowie, ale... Jest taka ciekawostka po sędziów. Jednym z tych sędziów, którzy punktowali dla Dariusza, był Crosby. A Crosby go znam chociażby z tego, że przyznał walkę Pendred Spencer Pendredowi. O. A nie punktował Sal D'Amato tej walki? Tak, Sal D'Amato przyznał walkę jako jedyny Johnsonowi. To jest też właśnie taka ciekawostka, dlatego że jak patrzyłem, jestem dość mocno zawsze kibicuję Michaelowi Johnsonowi. Jak zobaczyłem przed walką, że Sal D'Amato punktuje tę walkę, no to już nie znając jeszcze tam długo przed rozpoczęciem gali, nie wiedząc jak ta walka się potoczy, to miałem pewne obawy, czy po prostu jeżeli nie dojdzie do decyzji sędziowskiej, to czy to nie obecność Sala D'Amato, jeżeli przypomnimy sobie jego wcześniejsze popisy, nie zaważy na zwycięstwie Dariusza, a tu okazało się, że on był jedynym, który wypunktował właśnie walkę dla Michaela Johnsona 29-28. Taka ciekawostka. No, po prostu, no, według mnie sędziowie wykazali się naprawdę brakiem profesjonalizmu, no ale no, tego już nie zmienimy, może porozmawiajmy o samym przebiegu walki. Czy wy też byliście tak pod takim dużym wrażeniem defensywnych zapasów Michaela Johnsona? Defensywnych zapasów jak defensywnych zapasów. Ja myślę, że to bardziej jego poruszanie się tutaj neutralizowało te wszystkie ofensywne zapędy Dariusza. No jeśli chodzi o to, to ja jestem pod wrażeniem już od dłuższego czasu. Ale i tak mam jakieś takie przeczucie, że jakby ta walka trafiła do parteru, to Johnson, to byłaby walka do jednego sprowadzenia i Dariusz by Johnsona poddał. Ale nie mieliśmy okazji tego sprawdzić. I zauważyłem też, że w przeciwieństwie do walki z Barbozą, to tutaj Michael był ostrożniejszy, bo o ile w tamtym pojedynku on bardziej dążył do skrócenia dystansu, tak tutaj musiał też uważać, żeby go za bardzo nie skrócić. No, mogło być to trochę problematyczne, ale radził sobie z tym dobrze w przeciągu dwóch pierwszych rund. Okej, okay. No to takedown defense Johnsona bardzo dobre w tej walce był właśnie w dużej mierze spowodowany tym jego poruszaniem przy dużą szybkością w stójce, bo on trzymał cały czas Dariusza na końcu swoich ciosów, po prostu był przygotowany, te wszystkie próby clinchu od razu były błyskawicznie zrywane, co wyglądało świetnie. Co powinien Michael Johnson zrobić, żeby wygrać w takim razie na punkty? Poprawić trochę kondycję, dlatego że w tej trzeciej rundzie zdecydowanie zwolnił względem dwóch pierwszych odsłon. Sądzicie, że to mogło być luki w przygotowaniu fizycznym, jakby powodem, dlaczego Michael Johnson nie wygrał ostatecznie tej walki? No właśnie to jego zwolnienie nieco mnie zdziwiło. Akurat dzisiaj sobie jeszcze przypomniałem walkę z Barbosem i tam w trzeciej rundzie dalej walczył bardzo agresywnie i nie było widać żadnych luk kondycyjnych.
Także nie mam pojęcia, czy to była jakaś kontuzja, czy to był błąd w przygotowaniach, czy to była nowa polityka antydopingowa. Naprawdę nie mam pojęcia, ale mnie to zdziwiło w tej trzeciej rundzie. Zgadzam się właśnie w porównaniu z walki z Barbozą, gdzie szedł jak czołg przez pełne trzy rundy, no tutaj już czegoś zabrakło. Ewidentnie, no aczkolwiek nadal w tej trzeciej rundzie nie był Dariusz bliski skończenia i zwłaszcza podobało mi się w tej trzeciej rundzie, jak jeszcze nadal te latające kolana Dariusza Johnson kontrował świetnymi lewymi sierpowymi, gdzie to trafiało praktycznie... Odnośnie tych latających kolan Dariusza, to pierwsza rzecz, jaką zauważyłem, to to, że on się nie uczy na własnych błędach. Po tym latającym kolanie został znokautowany przez Nijema, a tutaj może, nie wiem, 3 razy, 4 razy też uderzył tymi kolanami i za każdym razem Johnson trafiał go z kontry. Tam może tylko raz to doszło, także... Sądzę, że to wynikało z tego, to jego nawałnica tych latających kolan wynikała z tego, że po prostu nie miał pomysłu, jak skrócić ten dystans. Walczę z Johnsonem, po prostu tak jak on w taki specyficzny sposób najpierw zapina jakby tajski klincz i dopiero z tego wyskakuje z tymi latającymi kolanami, bo po prostu to była według mnie taka jego jedyny pomysł na tę walkę. Co jeszcze mnie zaskoczyło trochę, to że Benil Dariusz w ogóle nie był w stanie trafiać tymi middle kickami na korpus, nie weszło chyba ani razu takie po prostu czyste kopnięcie, jak na przykład na Krupczanku, którego demolował tymi kopnięciami, to tutaj zazwyczaj trafiał w ręce, przed ramiona Michaela Johnsona, nie był w stanie sięgnąć po prostu korpusu i zrobić tam jakiejś większej krzywdy Michaelowi. No ale tutaj bym się nie doszukiwał jakiegoś uchybienia u Dariusza, tylko raczej po prostu wysokiego poziomu Johnsona. W walce z Barbozą nieco przyjął tych kopnięć, ale coś też blokował czy tam końcował. On na przykład fajnie je końcował low kickami, gdy middle kick już na niego leciał, a wiadomo, że jak się przygotowywał na kogoś takiego jak Barboza, to już Dariusz na nim wrażenie nie zrobi tymi swoimi kopnięciami. Dobra, chcecie jeszcze coś dodać na temat tej walki? Ja chciałbym tylko dodać, że myślę, że UFC powinno teraz potraktować Michaela Johnsona tak, jakby on tą walkę wygrał i dać mu na przykład Pettisa w następnej walce. Tak. Co wy o tym sądzicie? Tak samo to sobie pomyślałem, tylko że to po prostu będzie potencjalnie problematyczne, no bo wtedy musiałby Michael Johnson przeskoczyć do przodu w rankingu, a dlatego, że przegrał, powinien raczej spaść na jego pozycję. Teraz powinien wejść, chyba był piąty w rankingu przed tą walką, Benil Dariusz. No, ale rankingi nie działają logicznie. Tak, przecież Green pokonał Thompsona, to dalej było od niego niżej w rankingu, bodajże o 4 miejsca. To była masa takich przypadków, tutaj się zgadzam z Boltem. Myślę, że naprawdę się nie zdziwi, jak Dariusz wcale nie przeskoczy Johnsona teraz w tych rankingach UFC. To byłoby całkiem sprawiedliwe, biorąc pod uwagę, jak wygląda walka. Ja ogólnie byłbym fanem takiego rozwiązania, że po prostu Michael Johnson, żeby walczył z czołówką pomimo tej niejednogłośnej przegranej, jaka będzie miała w jego rekordzie, ale nie wiem, czy mam duże wątpliwości, czy UFC się zdecyduje na taki krok. Bardziej bym obstawiał, że dostanie teraz kogoś, nie wiem, może zwycięzcę walki Duffy Poirier, niż taki ścisły top lekki. Ale to już zależy. Że w tej sytuacji będzie po prostu wyglądało tak, jako że wszyscy wiemy i UFC i my, tylko tych dwóch sędziów nie wiedziało, że Johnson wygrał, więc teraz mu tak pro forma rzucą kogoś niższego, a później jedna, dwie walki i dostanie tę walkę o pas, jeżeli je wygra. Tak byłoby według mnie najlepiej. No zobaczymy, co na co się zdecyduje UFC. Coś jeszcze, Kalo, masz ochotę dodać na temat tej walki Bolt? Nie, już nie. Okej, przechodzimy dalej. W kolejnej walce Derek Brunson znokautował sama Alveja. Stało się to bardzo szybko, dlatego że już w trzeciej minucie pierwszej rundy. Co sądzicie na temat dyspozycji i przede wszystkim nastawienia Brunsona, który nie starał się za wszelką cenę przeleżeć w swoim stylu sama, tylko poszedł od razu w clinch, ale w tym clinchu nie był ani odrobiny pasywny, tylko cały czas dążył do za wszelką cenę do skończenia i naprawdę mocnymi ciosami raził tam uśmiechającego się. Jak sądzicie, czym to mogło być spowodowane? Bardziej przypływem przekonania do siebie większej ilości fanów, czy po prostu sam dla siebie chciał
Chciał szybko po prostu zakończyć walkę. Jak sądzę? Ja myślę, że na to się złożyły dwa składniki. Raz, że w ostatnich walkach całkiem słusznie zauważył, że ej, ja już nie jestem tylko zapaśnikiem, ale też całkiem mocno uderzam, bo przecież ostatnio zdemolował. Tak, Helmana, który przedtem był tylko chyba raz skończony przed czasem przez TKO i to była bodajże kontuzja. Przedtem się zdarzało już tymi wysokimi kopnięciami ładnie trafiać rywali w stylu Houstona, czy Romero też bodajże za nim takim mocnym high kickiem. Więc to była taka naturalna konsekwencja, dwa, że sam w wywiadzie przed walką wspominał, że ostatnimi czasy bardzo mocno się rozgląda za dobrymi trenerami stójki tam, gdzie mieszka, bo u Jacksona trenuje tylko w ramach obozów, a poza tym trenuje gdzieś tam u siebie. Kalo, co sądzisz na temat dyspozycji Brunsona? No ja myślę tak samo jak Bolt, przy czym uważam, że to, no, on tą walkę wygrał, ale to nie było zbyt mądre rozwiązanie, że on w pewnym momencie wdał się w taką wymianę szalonych ciosów z Alvejem. Ja miałem wrażenie w pewnym momencie, że po prostu zostanie skontrowany, padnie, no i na tym się skończy ta jego zabawa w uderzacza. Co do przerwania, to nie wiem, jak wyście to widzieli, mi się wydawało, że pomimo tej całej nawałnicy ciosów, jaką tam uśmiechnięty otrzymał, to ono było trochę zbyt wczesne. Tak, zgadzam się z tobą, że przerwanie było zbyt wczesne. Yamasaki po raz pierwszy w swojej sędziowskiej karierze wykazuje tendencję do zbyt szybkiego przerywania pojedynków. Zgadzam się kompletnie z tobą w tym, że ta był blisko, naprawdę blisko, jak się oglądało tę walkę. Do zakończenia jej na deskach po jakiejś kontrze Alveja, dlatego że naprawdę on trzymał według mnie zbyt wysoko szczękę, rzucając się z tymi ciosami, mając sama na siatce, trzymał zbyt wysoko szczękę. W pewnym momencie już po prostu widziałem tak oczyma wyobraźni, jak zaraz ta bomba w rękach sama ląduje na szczęce Brunsona i skończy nieprzytomny na deskach. Aczkolwiek trzeba mu przyznać, że nie, jakby pogratulować jemu, że nie zrobił z tego w swoim stylu takiej zapaśniczej typowo konfrontacji, co byłoby ciężkie dla oka do oglądania przez 15 minut, tylko naprawdę poszedł po to i zrobił to w spektakularnym stylu, pomimo tego, że to przerwanie było no, lekko kontrowersyjne. Według mnie sędzia powinien przytrzymać to dłużej. Co teraz z Brunsonem? Dlatego, że on już przed walką zapowiadał, że jest w stanie pokonać każdego w wadze średniej. Jesteście w stanie go sobie wyobrazić z topem dywizji? Powiedzmy top 10? No nie, myślę, że to będzie taki nowy Tyler Slater. Czyli będzie ładnie sobie szedł przez podwali, aż w końcu trafi na takiego wiecznego gatekeepera w stylu Bispinga, no i tutaj się skończy jego triumfalny pochód. Ja myślę podobnie, z tym, że właśnie tak przeglądam teraz Fight Matrixa i nie za bardzo widzę, z kim można by było go zestawić, bo tutaj po zwycięstwie to jest Bisping i Bisping i w zasadzie tyle. Ja zestawiłbym go, CB Dolloway ma teraz jakąś walkę zabukowaną, nie wiecie? Nie, chyba nie. Ja właśnie widziałbym go z CB Dollowayem, to byłaby taka walka według mnie. Dolloway jest teraz aktualnie 11 w rankingu wagi średniej, Brunson 15, a nie odbierał mu kompletnie szans na zwycięstwo z Dollowayem, dlatego że obaj mają dobre zapasy, ale w stójce wydaje mi się, że właśnie Brunson wygląda lepiej i coraz lepiej, dlatego według mnie to byłoby takim sensownym zestawieniem. No faktycznie, to mogłoby być ciekawe, z tym, że tutaj Dolloway jest też po dwóch porażkach i zobaczymy, jak na to Joe Silva popatrzy. To zrobił tak. Słucham? Ja bym to rozwiązał tak, że skoro Bisping i Whittaker mają ze sobą walczyć na UFC 193, no to niech Brunson poczeka i dostanie zwycięzcę. A mają ze sobą walczyć? No tak, nie wiem, czy to jest już oficjalnie klepnięte, ale taka informacja poszła już jakiś czas temu. Ale kto, bo nie usłyszałem. Bisping z Whittakerem. Aha, tak, faktycznie było. No jeszcze dochodzi taka kwestia, że o ile mnie pamięć nie myli, to Brunson ma na 6 walk w UFC, 5 już wygranych, także no nie ma co go dalej trzymać w tym, tak bardzo strasznie wprowadzać do tego topu. Już zasłużył na walki z tą szeroko pojętą czołówką. Dokładnie, szczególnie, że pamiętamy, jak też wyglądała ta jego walka z Joelem Romero. On przez dwie rundy z hakiem bardzo wyraźnie wygrywał, dopiero tam tą ostatnią szarżą został znokautowany. Myślę, że też zasłużył już na te walki z czołówką. Tak, no ja rzuciłem tego Dolloway'a dlatego, że jest rankingowo dość wysoko, ale faktycznie jest po dwóch porażkach. Nie wiem, jak będzie to widział
Joe Silva, ale ewidentnie powinien po prostu wspiąć się jakby na wyższy szczebel przeciwników Derek Brunson, dlatego że Ed Herman i Sam Alvin to jednak nie jest daleko im mimo wszystko do czołówki. Coś macie jeszcze ochotę dodać na temat tej walki? Ja bym dodał tylko tyle, że Alvey udowodnił to, co o nim cały czas sądziłem, czyli że to jest no, mimo wszystko taki słaby zawodnik, któremu się poszczęściło, że ma ten mocny cios. Nigdy nie kupowałem hype'u na niego, jaki się w niektórych miejscach pojawił i w zasadzie to mnie dziwi, tym bardziej jeżeli sobie przypomnimy, że do czasu knockoutu był niszczony przez Cezara Ferreira i trafił go tylko 4 razy, do momentu aż go skończył. Nie tylko przez Cezara Ferreira, ale też przez Glenna Andrewsa, dokładnie, który później znokautował się sam. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć, że to była podobna sytuacja z Andrewsem. No miał po prostu taką trochę kumulację szczęścia w tych swoich trzech kolejnych wygranych w UFC, dlatego że ta przegrana z Watsonem była bezbarwna. Jak potem mówiliście, Ferreira i Andrews zostali tak troszeczkę szczęśliwie ustrzeleni. Dodatkowo no, zwycięstwo z Danem Kellym, no, bądźmy szczerzy, nie mówi zbyt dużo o aktualnym poziomie zawodnika i no, nie wróżę mu zbyt spektakularnej kariery, bo to jest właśnie taki typowy człowiek z jednym ciosem, jak nim trafi, to ubije, ale jak nie trafi, no, to jest zazwyczaj dominowany. Okej, okay, to jeżeli nie macie już nic specjalnie więcej do dodania, to może przejdźmy do wspaniałego widowiska, jakie zafundowały nam panowie z wagi ciężkiej, czyli Jared Rosholt i Timothy Johnson. No, nie będę ukrywał, że nie mam ochoty zbyt długo rozmawiać na temat tej walki. Rosholt zrobił w swoim stylu to, co miał zrobić, dominował zapaśniczo Johnsona, jednakże nawet w tej trzeciej rundzie, w końcówce trzeciej rundy był bliski zostania ubitym, znokautowanym przez Timothy'ego Johnsona, co pokazuje jego nadal luki w stójce i dość wątpliwą szczękę. Coś macie ochotę powiedzieć na temat tej walki? No ja mam ochotę dwie rzeczy powiedzieć. Pierwsza to jest taka, że byłem pod ogromnym wrażeniem parteru Timothy'ego Johnsona. Akcja, w której wskoczył za plecy Rosholta, po czym spadł na głowę, była równie spektakularna, co gilotyny Jessamine Duke. A dwa to, że Rosholt udowodnił, że najlepszym sposobem na pokonanie go są takie luje ogłuszacze z wyprostowanej ręki. Tak go znokautował Olejnik, tak go teraz naruszył Johnson. Co powiesz na temat stójki w tej walce? Czy ta filharmonia destrukcji, jak to nazwaliśmy przed nagraniem z obu stron, jak sądzisz, jak blisko był Timothy Johnson skończenia Rosholta? No było bardzo blisko, właściwie to do teraz nie umiem tego zrozumieć, co on zrobił. Nie wiem, czy może pomyślałem, że ej, Jared ma rodzinę na utrzymaniu, nie mogę mu tego zrobić. A to jeżeli jego dzieci to oglądają, innego wytłumaczenia nie widzę dla tego, co Johnson zrobił w tej walce na sam koniec. Tak, tak, to było piękne. To jest właśnie ta złota malina w kategorii game planu. To mieli przeciwnika na deski po przegraniu dwóch rund i raptem go obal, dlatego że no po co go kończyć w stójce, jaki to ma sens. Zgadzam się tutaj całkowicie z tobą. Dobra, Jared Rosholt pewnie będzie nadal piął się w górę w tych mizernych rankingach wagi ciężkiej i pewnie teraz dostanie już kogoś z top 15, tak patrzę teraz na top 15 wagi ciężkiej i zamyka je Aleksiej Olejnik, więc pewnie dostanie kogoś lepszego od Aleksieja i znowu padnie. Może Stefan Struve byłby ciekawym zestawieniem dla Rosholta, ale pewnie no, po prostu będzie się piął tak długo, aż właśnie dostanie kogoś, kto ubije go tym lujem ogłuszaczem z wyprostowanej ręki, dlatego że jego defensywa stójkowa była o pomstę do nieba. Dobra, macie jeszcze ochotę coś dodać, już możemy przejść dalej. Mam takie wrażenie, że on będzie potraktowany jak różne Johnny Fitcher i inne Yoshiny Okami, czyli aha, przegra w końcu jakąś walkę, ewentualnie dwie z rzędu i go z drugą pożegnają. No wiesz co, gdyby nie to, że jest dość młody i waga ciężka jest taka słaba, to pomyślałbym podobnie, ale no właśnie biorąc pod uwagę tą straszny poziom wagi ciężkiej, no i tym, że jest w miarę młody, to sądzę, że tak szybko go nie wyrzucą, nawet biorąc pod uwagę ten tragiczny dla oka styl, bo jak widzę grindera w wadze ciężkiej, no to jest coś strasznego. W ogóle wydaje mi się, że zawodnicy w wadze ciężkiej powinni dostać, każdy powinien dostać taką wyraźną informację, że oni są tutaj tylko po to, żeby to kończyć w pierwszych rundach, a jak ktoś wychodzi, no to witamy się ze zwolnieniem. Taka moja prywatna dygresja. Dobra, chyba możemy w takim razie przejść dalej, prawda?
Na szczęście. Na szczęście. No, oczywiście. No i tutaj mamy już ciekawszy pojedynek, dlatego że pomimo tego, że to była walka kobiet, to naprawdę Amanda Nunes pokazała się wręcz spektakularnie, niszcząc Sarę McMahon w niespełna 3 minuty. Co mnie osobiście najbardziej się podobało, to strasznie silne biodra Amandy Nunes, które pomogły jej, będąc nawet w dość niekorzystnej sytuacji, mając zapiętą klamrę przez przecież srebrną medalistkę Igrzysk Olimpijskich w zapasach, nie dała się sprowadzić i utrzymała się na nogach, co dla mnie było, no, biorąc pod uwagę jej wcześniejsze problemy z defensywnymi zapasami, było naprawdę czymś spektakularnym. A w stójce wyglądała świetnie w parterze. No, nie będę zabierał wam od razu całego materiału. No, co byście chcieli powiedzieć, Bolt, na temat dyspozycji Amandy? Bardzo mi się podobało. Nie tylko dlatego, że szybko tę walkę skończyła. Wiadomo, jak lubię oglądać walki kobiet, ale także dlatego, że ona po prostu wyszła tę walkę faktycznie skończyć przed czasem. To nie było takie szczęśliwe skończenie, że a fajnie ją klepnęłam, to może pójdę za ciosem. Tylko od początku było widać to takie bardzo agresywne nastawienie. I po tym jak wybroniła to pierwsze obalenie, to już nabrała takiej pewności siebie. Rzuciła tę obrotówkę nawet z całkiem niezłą dynamiką i niewiele brakowało, żeby to weszło. Po tej obrotówce wybroniła tę kolejną próbę obalenia i to już na mnie wywołało, zrobiło na mnie takie bardzo dobre wrażenie. Nie tylko dlatego, że uwzględniając jakąś trefolgową, no bo dywizja kobiet, ale po prostu bardzo mi się to podobało, jak wróciła do balansu. No i później ładne trafienie, które wpierw zaznaczyło McMahon, później od razu dorzuciła długie uderzenie, to bardzo płynnie wyglądało, tym bardziej, że trafił już taką zaznaczoną, chwiejącą się przeciwniczkę. Nie było żadnego przestoju między tym, no i później na ziemi już rozprawiła się tak, jak powinna się rozprawić. Jestem pod wrażeniem tego występu. Kalo? Ja uważam tutaj podobnie jak Bolt, jak dla mnie Nunes to jest taka druga po rondzie, najgroźniejsza w pierwszych rundach zawodniczka w tej dywizji kobiet. A co do Sary McMahon, to ja od tej jej walki z Lauren Murphy mam takie wrażenie, że to pomimo tego całego olimpijskiego backgroundu, to jest bardzo przeciętna zawodniczka i te jej zapasy naprawdę jakoś tak nie mają przełożenia na to, co się dzieje w oktagonie. Bo tamtą walkę z Murphy ona bardzo wymęczyła, no a tutaj później to już widzieliśmy. Ani z Michelle Tate, ani teraz z Amandą Nunes te jej umiejętności jakoś tak nie miały zastosowania. Ja się z tobą zgadzam, ewidentnie dało się zauważyć jakieś problemy Sary McMahon właśnie w okolicach po tej przegranej walce z Rondą Rousey. Może to było w pewnym stopniu, nie wiem, taką przyczyną jej załamania się psychicznego, albo po prostu nigdy tak naprawdę wyglądała dobrze do tej pory na tle zawodniczek w pokroju Shilly Gaff, które nie miały kompletnie defensywnych zapasów, udało się sprowadzać i ubić, ale teraz widocznie jakby zaliczyła duży przeskok w poziomie przeciwniczek, no i Amanda Nunes naprawdę błysnęła w tej nocy, dlatego że no ja nie sądziłem, że oczywiście nie odbierałem jej szans kompletnie na wygraną z tej walki, no ale żeby zrobiła to w tak spektakularnym stylu i tak szybko, nie spodziewałbym się, świetny występ z jej strony. I macie jakieś typy, z kim moglibyśmy teraz zobaczyć Amandę Nunes? Wejdę szybko na Fight Matrix. Tak mi się wrzuciła w oczy Holly Holm. Wydaje mi się, że to byłoby sensowne zestawienie. Holly Holm ostatnio wygrała z Carmouche. Obie zawodniczki preferują raczej stójkę, więc to byłby ciekawy, przede wszystkim taki ciekawy test, gdzie znajduje się Holly Holm, bo no, ona nie wyglądała jakoś super spektakularnie do tej pory w tych dwóch walkach w UFC. Wydaje mi się, że to byłoby takie dobre zestawienie. No to z względu na płytkość tej dywizji to mogłoby być w ogóle eliminator do walki o pas. No, też bym się mógł. Gdzieś no tam tak. Jedną galę, gdzie Ronda po raz trzeci używa rękę mieszy, no i gotowo. Może Alexis Davis, nie wiem, czy ma jakąś walkę teraz zaplanowaną. Alexis Davis brzmi dobrze, ale mi się też wydaje, że chcielibyśmy ujrzeć jakieś takie bardzo agresywne widowisko w wykonaniu dwóch kobiet, to można by ją zestawić z Jessica Van Brade. Ale ciekawy trop. Moim takim pierwszym typem to właśnie była Davis. A czekaj, ona przypadkiem z Davis już nie walczyła? To coś mi świta. A wiesz co, musiałbym to teraz szybko sprawdzić, ale czekaj. Walczyła. Ale to było ponad 4 lata temu na Strikeforce. Tak, no ale biorąc pod uwagę to, że UFC tak właśnie średnio lubi z
zestawiać rewanże, to może jednak Holly Holm. No nie wiem, jak bardzo UFC ceni sobie Holly Holm i czy nie chce ją prowadzić takim bezpieczniejszym torem. No, też to byłaby ciekawa walka. Okej, okay, no ale nie odbieramy chyba szans. Nie mówię tutaj o walce z Rondą, ale szans Amandy Nunes w walce z topem dywizji kogucie i kobiet, no bo no, za fenomenalnie się zaprezentowała i z tego co wiem, to z tego co tam patrzyłem, to ona trenuje w ATT, prawda? Tak. Tak, no to wróży jej dobrze w walkach z czołówką. Pamiętajmy, że ona ma świetne warunki fizyczne. To jest naprawdę coś niespotykanego w tej wadze. No ma powyżej 1,70 m wzrostu. Nie ma. Nie ma. Nie ma? A co 65. A nie 5'8"? Ej, czekaj, może mi się coś machnęło. Wydawało mi się, że jest taka naprawdę wysoka. Bo wydawało mi się tak, dlatego że na ważeniu, jak stanęła obok Joe Silvy, nie no, mi pokazuje Wikipedia, że ma 1,73 m. Ja mam akurat szeroko otwartego, no ale mniejsza od... Dobra, no to w każdym razie jest dość duża jak na te kategorie, na samo to już w kategoriach kobiet jest dobrym wyznacznikiem. Dobra. No i ma bardzo mocne ciosy, no, no tak, to no, też jest zaleta. Stójka. No to jest rzadko też się właśnie zdarza w walkach, w ogóle w kategoriach kobiet, więc no... Dobrze i to wróżę. Dobra. Chyba możemy przejść dalej. Macie jeszcze coś do dodania na temat tej walki? Tylko to, że ona teraz stała się moją drugą ulubioną zawodniczką w Polonii z tego względu, że kończy swoje walki to raczej szybko, a mianowicie skończyła wszystkie swoje 11 wygranych walk przed czasem. No, mi to jest bardzo, daje jej fajne nadzieje na przyszłość. Po prostu nie musimy oglądać jej i ich, jej przeciwniczek długo w tej klatce. Dokładnie to tak. W takim razie przejdźmy dalej do walki w kategorii muszej, gdzie Ray Borg zmierzył się z Gianni Herrerą. Borg wygrał tę walkę jednogłośną decyzją, w zasadzie dominując parterowo i zapaśniczo Herrerę, aczkolwiek w tej trzeciej rundzie przyjął z dołu mocne łokcie, które go rozcięły i już zachodziła obawa, czy ta walka nie zostanie przerwana, z tego powodu nie została. Borg pokazał się ogólnie, podsumowując jego występ, naprawdę dobrze. No, co sądzicie wy na ten temat, Bolt? Ja byłem pod bardzo dużym wrażeniem Borga, tym bardziej, że Hedera uważam za bardzo dobrze rokującego zawodnika. No i spodziewałem się, że ta walka będzie dużo bardziej wyrównana wbrew kursom bukmacherskim, bo pamiętajmy, że Herrera to sam w sobie jest bardzo dobry grappler, co udowodnił zresztą tak dobrze broniąc się przed Borgiem, który miał go cały czas pod sobą. No i także w stójce to jest ktoś, kto, choć oczywiście tego w tej walce nie było widać, potrafi być dosyć groźny ze względu na to, jak sprawnie walczy w clinchu. A Borg nie miał żadnych pomysłów w stylu tego, że okej, to teraz przez dwie minuty pobawię się w strikera, tylko właściwie od razu leciał po obalenie, które egzekwował z taką siłą, która mi imponowała szczególnie jak na tę wagę. On tym Herrerą rzucał, jakby był od niego jeszcze lżejszy. No i ogólnie uważam, że Borgowi należy się teraz walka z kimś takiej naprawdę ścisłej czołówki za te występy, jakie daje, bo to są dominacje nad zawalami, w tym nad mocnym grapplem w postaci Herrery. To było naprawdę duże osiągnięcie. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to polecam walki właśnie Gina na YouTubie. Zobaczycie w jego następnych walkach, gdy nie będzie dostawał aż tak mocnych zapaśników, że to jest bardzo talentowany zawodnik. Kalo, co sądzisz na temat występu Borga? Bo z tego, co mówiłeś, to bardzo ci się podobał. No, Borg jest moim ulubionym zawodnikiem wagi muszej i ja mam o nim takie zdanie, że on prędzej czy później dojdzie do walki o pas. No, tu się zaprezentował jak człowiek-maszyna. Tu wchodził, rzucał i dominował w parterze Herrerę. Mi się bardzo podobał jego występ, jestem pod wielkim wrażeniem jego parteru. Mimo, że tu też trzeba dać plusa Herrerze za to, że nie dawał sobie tak łatwo przechodzić tych pozycji. Ale no, tak jak Bolt, też myślę, że Borga zestawiłbym teraz z kimś z czołówki, bo naprawdę on robi na mnie ogromne wrażenie w każdej walce. On podobnie, no, prezentował się naprawdę spektakularnie. Wilson Reyes, co myślicie o takim zestawieniu? 12 w rankingu, Borg był 14, ale wydaje mi się, że to byłoby takie dobre zestawienie. No chyba, że rzucamy go od razu na
nie wiem, powiedzmy Jana McCalla, o ile nie ma zostawionej walki. Jak najbardziej jestem za McCallem. Już ma bodajże 3 czy 4 zwycięstwa z rządu, chyba 3 bodki, także nie ma co się bawić w zostawianie go z innymi gościami, którzy się dopiero próbują przebić do czołówki jak Rejs, tylko mu rzućmy kogoś, kto pokaże, jak bardzo mu ewentualnie brakuje do tego topu. Mam nadzieję, że to jest zawodnik, więc raczej mu się nie popsuje kariery jakąś przegraną w tym momencie. McCall to bardzo fajna opcja. Zwłaszcza, pamiętajmy, że on już z Dustinem Ortizem, który jest dość wysoko w rankingach wagi muszej w swoim debiucie, który wziął jeszcze chyba z tego, co pamiętam, w zastępstwie. Przegrał tylko nie. 2 tygodnie przed galą. Tak, przegrał niejednogłośną decyzją, naprawdę pokazując się dobrze, więc samo to daje mu już jakieś doświadczenie w walkach z czołówką. Dlatego ten Ian McCall jest równie sensownym zestawieniem, o ile nie ma już teraz kogoś zestawionego, a nie jestem, na 100% pewien. Jeszcze tak, jeżeli by ten McCall odpadał, to można poczekać na zwycięzcę walki Horiguchiego z Kamusem. Ta walka jest chyba za kilka miesięcy. Ona jest chyba w połowie września, coś mi takiego świta w głowie. W połowie września to jeszcze nie aż tak źle. Aha, jeszcze wróćmy może do tego, bo Bork nie zrobił wagi. Ja myślę, że to może w jakiś sposób pokazuje to jakieś jego problemy z wagą, że powinien iść wagę wyżej. To było takie po prostu jednorazowe potknięcie, tak jak mówił w wywiadzie po walce. Bo tam tej wagę przekroczył minimalnie. Jednorazowe potknięcie. Myślę, że on nie zostanie tam drugim Johnem Linekerem. Ale nie ma warunków moim zdaniem na wyższą wagę, no i ewentualnie jeżeli będzie się musiał przenieść, to i tak się z wiekiem rozrośnie, bo on ma dopiero 21 lat. Właśnie, to trzeba też zauważyć, że on jest naprawdę bardzo młody. A już pokazuje takie świetne umiejętności. Coś jeszcze dodaję, chcecie dodać? Dodajemy na temat tej walki. Nie. Życzymy po prostu wszystkiego najlepszego Rejowi Borgowi w dalszej spinaczce po rankingach wagi muszej, bo wygląda w parterze fenomenalnie. Okej, okay. Uriah Hall, Oluwale Bangboshe. To nazwisko. W każdym razie szybka walka, taka w stylu Uriah Halla za każdym razem, kiedy dostaje przeciwnika na zastępstwo, jak z Ronem Stallingsem. Po prostu, chociaż na początku nie wyglądał chyba aż tak dobrze w stójce, Bangboshe był w stanie go trafić jakimiś tam low kickami, lżejszej wagi akcjami, ale w parterze fenomenalnie ubił Kenijczyka. Co sądzicie na temat dyspozycji Halla? Ja bym tej dyspozycji jakoś szczególnie nie wychwalał. Jego przeciwnik dobrze tę walkę spoczął i naprawdę myślałem, tym bardziej, że go typowałem, pamiętając jego poprzednie walki, gdzie pokazywał całkiem elegancką dynamikę, że po prostu Hall się zdziwi, gdy będzie widział w jakiś sposób na niego zwalna pieza, i początkowo to się nawet sprawdzało. Hall wprawdzie rzucił 2 kontry, w tym takie kolano, które było naprawdę blisko trafienia czysto w szczękę rywala, ale było widać, że Hall się nie do końca czuje komfortowo z kimś, kto nie czeka na okazję do walki, tylko wychodzi i rzuca tyle ciosów, ile może rzucić. Później ten dosyć groteskowy upadek Bangboshe po tym low kicku, no i tutaj Hall już wykorzystał jego luki portalowe, całkiem ładnie go sobie układając pod swoje ciosy, ale absolutnie nie jestem pod jakimś dużym wrażeniem tego występu. No tak, podobnie, dlatego że Uriah Hall to już pokazywał do tej pory, że ze słabszej rangi i przeciwnikami radzi sobie zazwyczaj wyśmienicie, ale gdy dostaje gość naprawdę chce walczyć, to no, ma duże problemy. Też nie brał po prostu tego jego występu tak na bardzo na poważnie. Jeżeli mogę tak stwierdzić. Kalo, co sądzisz na ten temat? No ja myślę, że to jest taki Uriah Hall, który się nigdy nie zmieni. No teraz zdemolował Bangboshe, a potem trafi się taki Rafael Nadal, z którym zawalczy, tak jakby wchodził do oktagonu za karę i przegra przez niejednogłośną decyzję. A właśnie, to może tak zboczę trochę z tematu, dlatego że kampanię o wprowadzenie go do walki z Uriahem Hallem toczył nasz Krzysiu Jotko. Jeżeli by ta walka została zestawiona, to jak sądzicie, czy Jotko miałby jakieś szanse z Hallem, czy po prostu miałby tylko jego takie jakby przypustka, pokazanie swojego nazwiska na tle kogoś znanego w UFC? Co sądzicie na temat jego szans ewentualnych z Hallem?
Uważam, że jeżeli pokazałby się taki Hulk, który naprawdę chce walczyć, który się nie boi używać tej swojej stójki, no to jeszcze dla Jocki byłoby za wcześnie. Ale jeżeli wyszedłby tak jak z Natalem, to wcale bym się nie zdziwił żadnej niejednogłośnej decyzji. Tym bardziej, że pamiętajmy, że w ostatniej walce Krzysiek pokazał bardzo ładną aktywność. No i nie wiem, jakby się Hulk czuł z takim stylem kogoś, kto na nim siedzi. Właśnie o to chodzi. Ta presja mogła tutaj zadecydować według mnie. Kalo, jak sądzisz, jeżeli by ta walka została... Dokładnie tak samo. Ja mam Hola za takiego zawodnika, który może wygrać z wieloma zawodnikami, ale równie dobrze może przegrać z każdym w tej dywizji, bo on naprawdę czasami wręcz nie mogę go oglądać, jak zawiesza się, jak nie uderza i myślę, że ta presja Krzyśka mogłaby sprawić mu sporo problemów. Dokładnie, bo dlatego, że Hall technicznie w stójce się prezentuje naprawdę dobrze. Tiago Santosa rozbił w stójce, który no naprawdę nie jest słabym zawodnikiem, definitywnie nie, jego Muay Thai jest bardzo dobre, a on technicznie prezentuje się dobrze, siłowo, no ale ta psychika będzie czymś, z czym, co będzie mu sprawiało problemy przez dalszą karierę. W konfrontacji z Krzyśkiem wcale bym się nie zdziwił, gdyby Krzysiek zgarnął zwycięstwo. Przy czym Hall teraz chyba będzie zbijał do kategorii półśrednio. Właśnie tak słyszałem, że chyba ta walka już z Rixem, bo oczywiście Bank Bosze wszedł tutaj na zastępstwo, ale już chyba ta walka z Rixem nie była czasami w półśredniej zestawiana? Była. Była. No. Widać, że ucieka przed Krzyśkiem. Tak, dokładnie. Też tak sądzę, że to tym jest właśnie spowodowane to jego zejście do 77 kilo. Okej, macie coś jeszcze do dodania na temat tej walki? Może co z Bank Bosze? Sądzicie, że będzie w stanie wygrywać chociażby z taką średnią półką dywizji średniej? Ja mam takie zdanie. Wiadomo, że to raczej nie będzie ktoś, kto będzie w przyszłości zagrożeniem dla Weidmana, czy tego, kto wtedy będzie mistrzem, ale w tych walkach przed UFC całkiem mi się podobała jego dynamika, jego agresja. Myślę, że warto mu rzucić kogoś takiego jak Steve Boss, czy... No nie pamiętam niestety, jak teraz ten zawodnik ma na imię. Ostatnia ofiara Thiago Santosa właśnie. On też lubi się tak... Okej, okay, Steve Boss. On też lubi się tak agresywnie bić w stójce, no to ich rzućmy naprzeciwko siebie i patrzmy, jak leje się krew. Ciekawa opcja. Ja wcale bym się nie obraził na zestawienie Bank Bosze z Chrisem Kamocim, o którym za chwilę będziemy mówili, dlatego że to było taka uruchomienie może w pewien sposób w stylu Kamociego przez zestawienie go z takim agresywnym strikerem, który idzie do przodu. Coś jeszcze macie ochotę dodać na temat tej walki, czy już możemy przejść dalej? Przechodzimy dalej. Okay, no to właśnie wspomniany Kamoci, wygrywający jednogłośną decyzją z Tomem Watsonem. To może najpierw zapytam ciebie, Bolt, jak tobie się podobała stójka Watsona, który w tej płaszczyźnie no niewątpliwie to on dyktował warunki. Ja właśnie miałem takie mieszane wrażenia, bo ja ogólnie Watsona lubię jako zawodnika. Z jednej strony uważam, że to nie jest na pewno poziom UFC, ale z drugiej strony no kibicuję mu w tych jego walkach z takimi innymi nizinami dywizji, bo to jest twardy chłop, który po prostu wychodzi się bić. Ale on się po prostu nie rozwija. Te jego zapasy, które próbował teraz pokazać dwa razy, prawie go doprowadziły do tego, że został skończony. W tej stójce też nie miał jakiegoś pomysłu, jak te kombinacje składać, tylko rzucał te swoje obszerne sierpy i losowe kopnięcie i kolana na różne wysokości. Zresztą czasem na tyle losowe, że Kamus jego dwa razy trafił w krótsze, ale to stracił ten punkt. No, nie widzę go jednak dalej w UFC, nie z taką stójką, nie z takimi zapasami. Ale Kamozi też wiele więcej nie pokazał. Momentami dobrze pracował czasami prostymi. W trzeciej rundzie sobie przypomniał, że przecież Watson nie ma zapasów. Taka bardzo męcząca dla mnie jako oglądającego walkę. Karo, co sądzisz? No ja myślę, że Tom Watson to nie jest poziom UFC, a Chris Kamozi jest niebywale mdły i jakoś nie mam ochoty go oglądać. To w zasadzie jedyne, co mam do powiedzenia na temat tej walki. Tak samo. Zgodzę się z wami, że to mocno to nie jest poziom UFC. Tutaj kolejny zawodnik to według mnie z tą nagrodą Złotej Maliny MMA w kategorii Game Planu Roku, dlatego że no ja naprawdę nie jestem w stanie wyobrazić sobie tego, po co mu były te obalenia, po co mu były te próby obaleń na Kamocim, dlatego że no stójkę raczej wygrywał. Do tej pory w UFC wszystko to, co przegrywał, to przegrywał z powodu swoich parterowych braków grapplerskich ogólnie i zapaśniczych i parterowych, a pchał się po te obalenia, przy czym prawie został skończony gilotyną. Kamocim miał
w chwytanej płaszczyźnie dużą przewagę. Nie wiem, nie jestem w stanie wyobrazić sobie, po co mu to było i nawet widać treningi w Black Zillions, no nie pomogły i tu Watson mający teraz rekord 2 wygranych i 5 chyba porażek, 5 albo 4 porażek w UFC prawdopodobnie. Tak, 5 zostanie zwolniony, no bo no, widać, że odstaje poziomem od kategorii średniej. Co? Trylogia z Jacare, prawda? Oczywiście. Oczywiście. No pewnie. Cieszę się, że się zgadzamy. Nie, no a tak to ogólnie to całkiem widziałbym go, właśnie tak jak przed chwilą powiedziałem, z Bang Boshe, bo tak jak Bakalo powiedział, Kamocy jest strasznie mdły i to mogłoby może to uruchomić taką walkę, jeżeli już musi dostać kolejną szansę w UFC, no bo wygrał jakby nie patrzeć tę walkę, bo już z kimś, z kim nie będziemy musieli oglądać 15 minut klinczu jak z Natalem, klinczu i średniej jakości stójki, żeby to po prostu wyglądało trochę bardziej efektownie. Coś jeszcze na temat tej walki, czy przechodzimy dalej? Jedziemy z tym dalej. Słusznie. Dustin Ortiz w pięknym stylu demoluje przed swoją publicznością Billy'ego Gatesa, gdzie naprawdę w mojej opinii pokazał się nadzwyczaj dobrze, zwłaszcza, że dawałem szansę Gatesowi, nawet z kciukiem w dół typowałem go do zwycięstwa w tej walce, sądziłem, że w stójce będzie w stanie zagrozić Ortizowi, ale Ortiz od razu uruchomił swój grapplingowy game plan na tę walkę i kompletnie zdominował Gatesa. Co sądzisz na temat dyspozycji obu zawodników, Kalo? No tutaj mi się też bardzo podobała naprawdę dyspozycja Ortiza, bo myślałem, że o ile typowałem go do zwycięstwa, tak myślałem, że będzie miał spore problemy ze skracaniem dystansu i z Gatesem w stójce. No a tutaj poszła w ruch ta zapaśnicza machina Ortiza. Pokazał się bardzo dobrze, świetny ground and pound, fantastyczna praca z góry i udowodnił też, że jest zawodnikiem czołówki tej wagi. Ja ogólnie Gatesa nie mam za szczególnie dobrego zawodnika. Trzeba mu przyznać dobre warunki fizyczne i sporą moc w uderzeniach jak na tą kategorię wagową, ale już w walce z Moragą było widać, że no, ma spore braki, a moim zdaniem Moraga to jest poziom niższy niż Ortiz, także nie spodziewałem się innego wyniku. Ale i tak bardzo mi się podobało to, że w jakiś sposób Ortiz zdążył do skończenia, bo mu nie wystarczyło tylko, że spokojnie sobie kontroluje tego Gatesa. Ja też cały czas szukał duszeń, szukał krucyfiksu. No i oczywiście to rozbicie ciosami na koniec, naprawdę bardzo dobry występ. Mam właśnie podobne odczucia. Po prostu Ortiz wyglądał mocno, odbił się od tej porażki z Benavidezem, który jest topem dywizji, wygrywając z William Gatesem. Macie jakieś typy dla kogo, z kim by teraz zestawić Dustina Ortiza? To jest naprawdę dobry zawodnik, ale... Formiga? O, Formiga byłby nawet całkiem ciekawym zestawieniem, rankingowo chyba też by to pasowało. I też jest po zwycięstwie. Jest też właśnie, jest dokładnie po zwycięstwie z Rejsem, więc według mnie sensowne zestawienie, i bo nie jakieś jednostronne na papierze, no po prostu pokazało w tej walce, że nadal powinniśmy się z nim liczyć w kontekście tej czołówki wagi muszej. A Gates mówił przed walką, że chciałby zostać kimś w stylu Donalda Cerrone i wagi muszej, czyli brać te walki jakby z doskoku, tak samo jak wcześniej wziął z Montague jego swoją ostatnią walkę, gdzie w władzym stylu znokautował Montague, tak samo tę walkę wziął w zastępstwie i pokazał się, no nie pokazał się tak jak Donald Cerrone zwykł się pokazywać, biorąc walki w zastępstwie, ale no widać według mnie w jego postawie, że on no nie ma jakichś takich, jest ze sobą szczery, nie ma takich mistrzowskich aspiracji, co ta walka zresztą pokazała, że poziomem no na pewno jeszcze dużo mu brakuje, ale no to ja widzę go jako takiego średniaka, jakby wychodzącego poza top 15 wagi muszej, bo ma ten mocny cios, kilku zawodników pewnie się o tym jeszcze przekona, ale no te luki zapaśnicze i stójkowe też, pamiętajmy, że Moraga w jego debiucie w UFC zmasakrował mu nogę low kingami, co się przyczyniło do jego zwycięstwa, także sądzę, że no to będzie taki średniak wagi muszej. Okej, okay, macie jeszcze coś na temat, coś do dodania na temat tej walki? Nie. Nie, idziemy dalej. Przechodzimy do batalii w kategorii
Koguciej zmierzyli się ze sobą Frankie Science i Silwan Takai. Niejednogłośną decyzją wygrał Frankie Science. No, według mnie to była niejednogłośna decyzja, która naprawdę no, nie było to jakiejś kontrowersji, dlatego że wyglądał na tle Takaiego naprawdę dobrze i typowałem Science'a do zwycięstwa, ale sądziłem, że będzie odwrotnie, że Science będzie miał przewagę zapaśniczą, ale w stolicy to Takai może wygrywać, ale stało się kompletnie inaczej, bo to zapaśniczo wygrywał Takai. Za to w stójce Science bardzo fajnymi łokciami na rozerwanie klinczu, ogólnie dużą ilością łokci zapracował sobie na zwycięstwo na kartach sędziowskich. Bolt, co sądzisz na temat tej walki? Ja chyba zostanę fanem Science'a. To jeszcze jest trzecia jego walka, gdzie wykazuje spory intelekt w czasie walki. On się bardzo ładnie potrafi dostosować i to jest taki zawodnik, który w żadnej płaszczyźnie nie będzie świecił jakimiś niesamowitymi umiejętnościami. Ale potrafi to wszystko tak połączyć, że nie zdziwiłbym się, jakby doszedł nawet do top 5 swojej dywizji. Oczywiście nie mam tego pewności, ale szansę ma. Tym bardziej, że już na Alcantarę pokazał, że może się mierzyć szeroko pojętą czołówką. Podoba mi się to, w jaki sposób uderza w stójce. Nie posiada może jakiegoś niesamowicie technicznego boksu, ale płynnie to uderzenie łączy ze sobą. Wpadł dużą ilość kolan, co mi się zawsze podoba. Świetnie pracuje łokciami, no i te jego zapasy też na niektórych zawodników powinny spokojnie wystarczyć. To jest taki bardzo solidny rzemieślnik. Halo. Dokładnie myślę tak samo. Z tym, że tu uważałem, że Science będzie lepszym zawodnikiem w każdej płaszczyźnie i przyznam szczerze, że Takai zaskoczył mnie na plus, bo wciąż pamiętałem go jako zawodnika, którego w TAF-ie zdemolował Chris Bill. Tak, no. Zrobił na pewno postęp, pomogły, wydaje mi się, że w tym trening w American Top Team, z tego co pamiętam, trenuje w ATT. Już ostatnio w tym swoim debiucie w UFC z Danem Martinezem nie wyglądał źle, zwłaszcza, że wziął tutaj walkę z Science'em w zastępstwie. Także no, nie wyglądało to źle, chyba poprawił i tak. Mimo wszystko, znaczy jego szczęka tutaj zdała egzamin w tej walce, a nie zdawała wcześniej w walkach przed UFC, w walce z Billem, w eliminacjach do The Ultimate Fightera, ale no nadal musi poprawić swoją defensywę stójkową, dlatego że no Science był w stanie mu nawsadzać bardzo dużą ilość ciosów. Jeżeli chce myśleć o walkach z czołówką, no to definitywnie aspekt do poprawy. W takim razie mówiliśmy o tym, że Science może całkiem wysoko zajść rankingowo. Znaczy już pokonał Alcantarę, całkiem może wysoko zajść w wadze Koguciej. Macie jakieś typy, z kim można było teraz zobaczyć? Tomas Almeida może, Bolt? Co sądzisz na ten temat? Myślę, że to by była całkiem fajna walka, przy czym wydaje mi się, że Almeidzie teraz dadzą kogoś trochę wyżej notowanego. Zresztą rzucę okiem na jakiegoś Fight Matrixa i zobaczymy, kogo mu można dać. Ja bym go rzucił dla Sterlinga, to już wcześniej proponowałem to zestawienie, myślę, że w miarę ładny typ. Sterling zabiegał strasznie o walkę z Brianem Carrawayem. Nie wiem, czy UFC się zdecyduje na ten krok, czy mu jakby pójdzie na rękę, ale no to też byłoby według mnie ciekawe zestawienie z Sterlingiem. No akurat stawiałbym dość wyraźnie w roli faworyta Sterlinga, ale rankingowo według mnie pasuje. Jeszcze jest John Eduardo i on deklarował, że chce jakoś teraz wrócić. O, z Eduardo? No w sumie to nie byłoby zestawienie, odpowiadając jak Eduardo zaprezentował się z Winelandem. Wygląda nieźle, na papierze. Albo możemy jeść już tak całkiem zaszaleć, choć wydaje mi się, że to będzie zbyt mało medialne, powiedzmy, nazwisko. Ale jeżeli Faber jeszcze będzie chciał powalczyć, a pewnie będzie chciał, no i wróci sobie do tej kategorii Koguciej, to czemu by mu nie dać go na takie niby odbudowanie Science'a? Jeżeli Science to wygra, to już wiadomo, że się z nim trzeba poważnie liczyć. No według mnie walka byłaby dość jednostronna ze strony Fabera, ale czemu by nie? Jeżeli już musi walczyć Faber, który notuje w ostatnich walkach no dość no słabszą formę, walka z Rivero, ostatnia walka z Edgarem, no to Science był całkiem niezłym zestawieniem. Nie mówię nie. Dobra, to może przejdźmy do walki w kategorii półciężkiej, gdzie Jonathan Wilson
niespełna minutę znokautował Chrisa Dempseya. Tutaj wyszło to, co widzieliśmy w debiucie Dempseya w UFC. Jego problem z przyjmowaniem ciosów. No ta jego szczęka, o ile przetrwała nawałnicę Eddie'ego Gordona, to tutaj zawiodła i Wilson odciął go w tej walce, znokautował na zimno. Co sądzicie na temat dyspozycji Jonathana Wilsona, którego wiele osób się tak, powiedzmy, naśmiewało, patrząc na jego rekord przed UFC i to, z kim wygrywał, bo tam nie było ani jednego zawodnika z choćby równym rekordem, to byli sami zawodnicy z ujemnymi rekordami, a jednak był w stanie Dempseya ubić. Co sądzisz na ten temat, Kalo? Mi się podobało, w jaki taki luźny sposób Wilson poruszał się w stójce. Ale to wciąż jest taki zawodnik, który jest dla mnie zagadką i na pewno będę miał problem z typowaniem jego następnych walk, bo poza tym, że on wszedł i znokautował Dempseya, to też niezbyt wiadomo o jego faktycznych umiejętnościach. Mam identyczne wrażenie. Po tej walce właściwie nie umiem o nim powiedzieć niczego więcej niż to, że walczy z ostatniej pozycji, mocno uderza, próbuje rzucać low kicki, potem jak mocno uderza, no i właściwie tyle. Dempsey pokazał przy okazji, że prawdopodobnie jeszcze jedna walka i się pożegna z UFC. Tak, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe osiągnięcia, czyli przegrana w bardzo słabym stylu z Latifim przez knockout, wygrana niejednogłośną decyzją z Gordonem, której nie powinno być, według mnie, no, przegrał tę walkę dość wyraźnie, no i teraz przegrana z Wilsonem, no nie wygląda to dla niego dobrze w kontekście dalszej kariery. Sądzę, że i tak dostanie jeszcze jedną szansę, chociażby zważywszy na to, że wziął tę walkę w zastępstwie i w kategorii wyżej, dlatego że on już był w kategorii średniej, a walka teraz miała miejsce w półciężkiej. No okej, no nie dowiedzieliśmy się zbyt dużo na temat Jonathana Wilsona. Nadal wiem, że Dempsey nadal ma problem z przyjmowaniem ciosów, więc sądzę, że możemy przejść dalej do walki w kategorii Kogucie i Marlon Vera zmierzył się z Romanem Salazarem. Kalo, co sądzisz na temat tej walki, na temat parteru obu zawodników, zwłaszcza Wery? No, mi się Vera podobał, jak chodzi o defensywny i ofensywny grappling z dołu. To, że on nie dawał sobie przechodzić gardy, nie dawał sobie tak dużo też pakować tych łokci, no i ostatecznie poddał rywala trójkątem. I to jest właściwie jedyne, co mi się w tej walce podobało. Vera to jest taki zawodnik, który najpewniej, nie wiem, czy on w ogóle się w UFC utrzyma, zważywszy na to, jak łatwo jest go obalić. Jego obalał każdy dotychczasowy rywal, zarówno w TAF-ie, jak i teraz w UFC. I no, ja nie widzę tego, żeby on zaszedł gdzieś dalej, niż jest teraz w tym miejscu. Czyli tak raz wygra, raz przegra i tak jakoś to będzie. Okej, okay. Bol, co sądzisz na temat dyspozycji Marlona Very? No, trzeba przyznać, że momentami sobie przypominał, że faktycznie ma te warunki fizyczne całkiem dobre i ich nieźle używał, choć były takie momenty, kiedy aż się prosiło o to, żeby no w końcu zaczął bić tego przeciwnika, bo coś się mu nie idzie. A tak to tylko w tej końcówce pierwszej rundy prawidłowo użył tych warunków fizycznych, jakie posiadał. No i ogólnie to w tym parterze się zgadzam z Karol, bardzo ładne poddanie, ale nie widziałbym tego zawodnika jako kogoś, kto osiąga jakiś znaczący status w UFC. Myślę, że przynajmniej jeszcze przez parę walk się utrzyma, ale jeżeli nie poprawi tych zapasów, to kiepsko widzę jego dalszą karierę. No, zgadzam się właśnie na temat jego zapasów defensywnych. To wyglądało co najmniej słabo, biorąc pod uwagę, że nie walczył z żadnym topem dywizji, to był tylko Roman Salazar, którego, nie wiem, no ja już nie chciałbym widzieć w UFC, a co wy, co sądzicie? Jak zejdę tylko na temat Salazara. No myślę, że zostanie zwolniony. Też moim zdaniem to nie jest ktoś na poziomie UFC, no ale jakieś tam szanse ma na tę ostatnią dodatkową walkę. Mniejsza niż większa, ale Gangona wziął jako zastępstwo. Później to zakończone no contest starcie z ostatnim rywalem. No i teraz przegrana, także on ma tak jakby jedną taką czystą przegraną. Ze strony Salazara jeszcze tylko bym dodał, że on ma chyba jakąś awersję do Grand and Pound, dlatego że po tym, jak sprowadzał Marlona Very, to lay and pray w najczystszej postaci, dlatego że nie był w stanie, nie robił nic, żeby zmienić cokolwiek z tej pozycji, gdzie leżał w zamkniętej garcie na Marlonie Verze i to było wszystko. Nie zadawał ciosów, nie próbował zmienić pozycji na bardziej dogodną. No,
nie sądzę, żeby UFC dało mu jeszcze jedną szansę, biorąc pod uwagę to, jak wygląda w walkach. No, co najmniej słabo. A ciężko, żeby dostał kogoś słabszego niż Marlon Vera. Okej, macie jeszcze na ten ochotę dodać coś na temat tej walki, czy przechodzimy już do ostatniej? Przechodzimy. Okej. Przechodzi. Antony Christodoulou w swojej drugiej walce w UFC przegrywa po raz drugi przed czasem z debiutantem Scottem Holtzmanem. Co sądzicie na temat dyspozycji u zawodników? No może Kalo zacznij. No, nie pamiętam drugiego takiego zawodnika jak Antony Christodoulou, który w przeciągu dwóch walk w UFC nie wykonał żadnej skutecznej akcji. Przyjmował chyba wszystkie ciosy, jakie poszły w jego stronę i nie wybronił chyba żadnego obalenia. To wyglądało jak walka zawodowca z amatorem. Holtzman zaprezentował się bardzo ładnie, a myślę, że on jest w stanie wygrać kilka solidnych walk w UFC i ładnie się rozwinąć. Natomiast no, jak UFC da następną szansę Christodoulou, no to już będzie... Będą chcieli chyba jakoś go skrzywdzić, bo to jest jeden z najsłabszych zawodników, jakich widziałem w historii organizacji. Zgadzam się. Paul, co sądzisz na ten temat? To była jedna z wielu walk, gdzie naprawdę się poczułem zniesmaczony. Mnie tego Antoniego było po prostu żal. Nie wiem, skąd on się wziął w oktagonie. Nie wiem w ogóle, dlaczego go trenerzy postanowili wypuścić do zawodowych walk. No, teraz go może obrażam całkiem niesłusznie, ale po prostu w UFC go nie widzę. To było tragiczne, co on zaprezentował w tych obydwu walkach. Ja liczyłem po prostu na to, że w tej drugiej walce po prostu poleci w końcu ten białoręcznik, bo to nie miało sensu. Ten człowiek był tam masakrowany. Holtzman to całkiem ciekawy się zapowiadający zawodnik, ale na pewno bym go nie wiązał z jakimś typem dywizji, zwłaszcza, że to jest lekka. Ale tam wsadzał każdą technikę, jaką chciał. Jakby się upadł, to by tam rzucił jakieś podwójne obrotowe latające kolano ze wślizgu. Taki pasywny był jego przeciwnik. Tak, no i Holtzman mówił, że w tej walce i tak odegrało rolę to Octagon Jitters. Ten debiut w UFC trochę go zestresował. Miałem takie wrażenie, że właśnie on już mógł to skończyć dużo wcześniej, ale jakoś tak próbował to rozegrać ostrożnie i tak jak już trafiał w pierwszej rundzie mocnymi ciosami przy siatce, cofającego się prosto na siatkę Christodoulou, to nie wykazał jakiejś większej chęci do skończenia i po prostu ten finish nadszedł dopiero w trzeciej rundzie. No, ale i tak nadszedł, Holtzman zaprezentował się dobrze. Jeżeli do następnego pojedynku przyjdzie bardziej rozluźniony, przystąpi bardziej rozluźniony, to czemu nie? Oczywiście też nie wiąże go z jakimś obrazkiem mistrzowskim, biorąc pod uwagę właśnie tak jak wspomniał Bolt, jak mocna jest kategoria lekka, ale no, jest takim solidnie zapowiadającym się zawodnikiem. Okej, no to wychodzi chyba na to, że kończymy nasz dzisiejszy podcast. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Siemka.